Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Wybaczcie mi, kochani, za ostatnie odcinki, z których nie jestem zadowolony. Treści przekazywane są w sposób chaotyczny, nie tak jak wydawało mi się, że poszczególne tematy przedstawię i wyjaśnię. Dygresja od dygresji, zapominam wątku. Jest to po części wynik choroby, jaka u nas tutaj grasuje. Mam nadzieję, że wróci to wszystko do normy niebawem, bo wrócić na pewno wróci. I w związku z tym zacznę od tematów, które nie wymagają karkołomnego tłumaczenia, od prostych informacji, wideo, które będą nam wojnę na wschodzie Ukrainy przedstawiać nieco inaczej. Tu mamy chwilę wywiadu z członkiem batalionu AJDAR, to ten nazistowski batalion ukraiński. W tej chwili facet jest w niewoli rosyjskiej i dał wywiad dla jednej z rosyjskich telewizji, w którym to wywiadzie opisuje, jakie stosunki panują w tych nacjonalistycznych oddziałach. Opowiada o człowieku, który poszedł niby się gdzieś kąpać, no i chwilę później nastąpił jakiś wybuch. Jego zdaniem człowiek ten został zlikwidowany, gdyż zbyt dużo wiedział. Uczestniczył w Majdanie. Podobno bardzo duże pieniądze krążyły wśród ludzi, no i te pieniądze były jakoś tam malwersowane i on to wiedział. Cztery takie przypadki kojarzy, gdzie dziwne rzeczy śmierci nastąpiły wśród tych nacjonalistów. Proszę Państwa, ostrzegaliśmy przed tym, jak mogliśmy, żeby nie angażowali się Ukraińcy w te akcje, bo w ten cały nacjonalizm, bo będą do utylizacji, szczególnie, że u władzy jest prezydent żydowskiego pochodzenia. Żydzi pamiętają nacjonalistom ukraińskim i bardzo dobrze. No i denazyfikacja Ukrainy dzieje się w specyficzny sposób. Cały czas ci bezwyobraźni nacjonaliści myślą, że coś tam wygrają. A tu mamy inny przypadek spod takiego zakładu właśnie, gdzie są przetrzymywani jeńcy. Rosjanie mają specyficzny sposób resocjalizacji. Człowiek, który przechodził obok tego stalagu, więzienia, usłyszał, że w środku jeńcy śpiewają piosenki. Nie, nie słyszę, tak. Panie, to Kaszynska tjurma. I tu Szaszłow posadili. Pają piosenki, gim pieli do tego, a teraz Katiuszu pają. Właśnie śpiewają piosenkę Katiusza. No ja tak po-partyzanski stoję, na wszelki wypadek, to mały przyjdą teraz ke mnie. Raz cwietali jabłoni i gruszy. Tumany za wiekowie. Rodzinę uczą lubić, normalnie? To jest Kaszynska tjurma. Wyobraźmy sobie salę nacjonalistów, żołnierzy ukraińskich, którzy śpiewają Katiuszem, która tam na brzeg wychodziła, są nagrywani być może i gdy z niewoli wychodzą i rozjeżdżają się po Ukrainie, już jakby po wojnie, po tej specjalnej operacji, znowu zaczynają się tatuować w swastyki, prężyć muskuły i budować nacjonalizm. A wtem wychodzą nagrania, jak śpiewali Katiuszem. To bardzo, bardzo mądra taktyka, taka nieinwazyjna. A to taka sytuacja, proszę Państwa, z frontu nagrana przez Ukraińca, który karmił pieska. Tam, wiecie, kotki, pieski, widzimy to w nagraniach, które się błąkają, lgną do tych żołnierzy, bo lgną do ludzi. Ci żołnierze, zarówno rosyjscy, jak i ci ukraińscy,
opiekują się tymi zwierzątkami i doszło do sceny między dwoma żołnierzami ukraińskimi, gdzie jeden wbiega tam do tych pomieszczeń i dlaczego ty karmisz tuszonką wojskową przeznaczoną dla żołnierzy, tu mamy mało tego, a ty karmisz psa, a ten się dość sprytnie odcina. Слава с вами. За то, что ты людскую тушенку открываешь, собакам отдаешь. Ты что, охерел? Господин Брамович, слава с вами. Бомба сегодня не себе и не бедно. Конечно, это волонтерская тушенка. Ты ее открываешь и собакам отдаешь. Ты что, маешь розум? Сегодня у нас репортаж с умалишом. Ты дурак, блин. Продолжайте. Я тебе серьезно, я Бурику все написал. Я тебе зарапортую. Без ошибок написал? Только блендов ортографичных не надо. Ты гуманитарка. Помылки проверил. И людям... А ты берешь собакам отдаешь. То и шо? Шо то и шо, блин? Ну и шо? Так собаки что же есть? За таке то я на перший бат, блин, нифига собі. Куча людей голодає, война, и ты, блин, тушенки собакам отдаешь. О, це я, конечно, беспредельщик. Конечно, блин, ты вообще охерел жиру плавать. Ну все, я виправлятись починаю. Бекон с колбасою їсте, блин, без хліба, ви шо, офігели, а де мій тюнець? Takie tam razgawory mają między sobą Ukraińcy. Ta wojna już naprawdę jest w fazie absurdu, ale wychodzą też i ciekawe sytuacje wymagające zastanowienia. Tu Nowa Kachowka to miejsce, gdzie jest ta tama, gdzie jest ten jeszcze niezniszczony most, przeprawa, choć ukraińskie, amerykańskie hajmarsy tam coraz częściej lądują. Jakby władze Ukrainy chciały rzeczywiście tę tamę wysadzić i spowodować katastrofę na terenach poniżej zapory. I gdy tam Rosjanie się zaczęli okopywać, bo zamierzają teoretycznie bronić tych ziem, proszę Państwa, natrafili na ciała żołnierzy radzieckich, czyli też ukraińskich, którzy w tamtym okresie, w okresie II wojny światowej, bronili tych terenów przed hitlerowcami. I to miejsce jeszcze nie było opisane, po prostu przypadkiem, kopiąc okopy, nawet elementy uzbrojenia, wykopali kości oczywiście, szczątki ludzkie. Nie, ja mówię to. To już któryś taki przypadek. Вот медальон. Tu mamy nieśmiertelnik też. Такое не было обозначения, что здесь захоронены Radziecki. Historia się kołem zatoczyła, że znowu mamy wojnę na tych terenach. I bądźmy my, Polacy, na tyle mądrzy, żeby ona nie przyszła do nas, bo pewnie jeszcze nie jedne szczątki byśmy odnaleźli. A tu mega humor, proszę Państwa, wolontariuszka rosyjska, taka troszkę niezorientowana, zbiera pieniądze dla żołnierzy rosyjskich, żeby kupić, proszę Państwa, ciepłowizory. Ciepłowizory to urządzenia służące do obserwacji w nocy. U nas się to noktowizor nazywa, ale też i termowizor, termowizja. Po rosyjsku jest to ciepłowizor. I dziewczyna na tyle niezorientowana, że zaraz popełni taką gafę, że naprawdę będzie... Cała Rosja już ją w tej chwili pamięta. No, chciała dobrze, ale jej trochę nie wyszło. Żołnierze rosyjscy na ten apel odpowiedzieli w sposób specyficzny. Chwilę po jej wypowiedzi będzie nagranie, odzew żołnierzy rosyjskich, dla których te ciepłowizory są przeznaczone. A ciepłowizory bardzo drogo stoją, tam od 50 do... One są bardzo drogie. Jeśli was jest możliwość pomóc, jeżeli chcecie, to pomóżcie. Любые деньги, там 10, obojętnie 50, ile wpłacicie, nawet 10 rubli, żeby nasi żołnierze mogli się ogrzać. No i żołnierze odpowiedzieli, proszę Państwa, na ten apel, położyli na ziemi taki właśnie noktowizor i grzeją się przy tym noktowizorze.
Вот, вот, собственно, пришла гуманитарка, тепловизор. Вот парни греются. Спасибо большое. Спасибо. Отлично просто. За тепловизор греет. Здорово просто. No, grzeją ten ciepłowizory, grzeją. Bardzo dziękujemy. No, proszę Państwa, trolling lever hard, jak to mówi młodzież. Ale też i nakręcili drugą część tego humoru wojennego. Wsadzili taki noktowizor chłopakowi do kieszeni, lekko dziurawej, i tłumaczą, że no ten to tak grzeje, że aż wypalił dziurę w kieszeni. Значит, друзья, хотелось бы вас всех предупредить о том, что необходимо крайнюю осторожность соблюдать в обращении с тепловизорами. Вот мы видим пример неосторожного обращения. Человек вот на плюс прибавил, да, это же, вы думали, кратность, а это, блядь, температура оказалась. Вот, ну его, собственно, прожег. Горячий вот пока, вот уже куртку прошло. О, горонцы, горонцы. Ну, вот. Ну, а есть плюс. Вот сейчас можно в поле хотя бы руки погреть от тепловизора. Да, навет можно ренце огжать. Собственно говоря, их же для этого и закупают. Аккуратнее, парни, тепловизор горячий, даже карман прожгло. Proszę Państwa, wszyscy byśmy chcieli, wszyscy ludzie, wszyscy normalni, bo wiadomo, że dzicy są też wśród nas, ta dzikość jest też podsycana, w każdym z krajów idą pieniądze dla pseudopatriotów, żeby budowali agresję, to się potem będzie źle oczywiście kończyło dla tych ludzi, którzy ulegną takiej agresywnej postawie. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła i tego typu sytuacje trzeba propagować. Tam też po drugiej stronie są ludzie, musimy to zrozumieć. Im więcej takich nagrań będzie, a nie tylko scen zabijania, katowania, tym może ta wojna się szybciej skończy. Taką mam nadzieję. No i proszę Państwa, wyszły dalsze nagrania z poczty pana Załużnego, dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej publikowałem Państwu informacje na temat tej zarażonej HIV-em i innymi chorobami krwi jako pomocy humanitarnej dla walczących Ukraińców. Oczywiście za jakiś czas pewnie o tym zapomnimy. Ja będę zwracał uwagę na informacje, które to potwierdzają, ale proszę Państwa, 25-minutowy zrzut ekranu z poczty pana Załużnego i korespondencji pana Załużnego z różnymi dziewuszkami, proszę Państwa. Jak został szefem tych Sił Zbrojnych, nie mam już czasu dziś, żeby Państwu zdjęcia tych dziewczyn, tych Ukrainek, częściowo zmobilizowanych tu przekazać, ale naprawdę serduszka, buźki, zaloty. Pan Załużny, szef Sił Zbrojnych Ukrainy, to taki prymityw, który został wybrany, publikowałem Państwu zdjęcia, z pitbullami, taki, wiecie, taki prymityw. No i się okazuje, że wykorzystuje swoją pozycję do zarywania dób, a te oczywiście mu się dają. Domyśliłem się po studium tych nagrań, że te, które flirtują z panem Załużnym, to i na tę pierwszą linię nie idą, a i sobie nowiutkimi Mitsubishimi jeżdżą w jakichś tam służbach pomocniczych. No a na froncie wiadomo, że jak to Rosjanie mówią, Mikoły, to analogia do tego dzika Mikoły z mundialu polsko-ukraińskiego, a zwykłe Mikoły siedzą w brudzie i smrodzie w okopach, a Załużny sobie z dziewuszkami koresponduje, które jakieś tam korzyści z tego wynoszą. To patologie wojny, ale skąd brać kadrę do naprawdę profesjonalnego zachowania na Ukrainie? No, lepiej było tej wojny nie wykonywać, no, ale to już jest... To już woda po kisielu, już tłumaczyliśmy tyle razy. Dziennikarstwo Rzeczpospolitej spada. Tytuł artykułu: Zaporoska elektrownia atomowa odcięta od zasilania, widmo katastrofy. No później w artykule jakby to tłumaczą, ale proszę Państwa, elektrownia atomowa, jak jest odcięta od zasilania, znaczy, że jest odcięta, ja rozumiem, od tego materiału, od tego uranu, który służy jako paliwo. Z takiego tytułu można taki wniosek wyciągnąć. Chodzi o to, że na skutek różnego rodzaju bombardowań elektrownia zaporowska, która jest pod kontrolą Rosji,
przestała wysyłać prąd na terytorium pod kontrolą pana Zełenskiego. Rosjanie, musimy to zrozumieć, Rosjanie produkują prąd w zajętej elektrowni i wysyłają ten prąd na Ukrainę. Rozumiecie państwo? No i z racji tego, że tam były ostrzały, Rosjanie twierdzą, że ukraińskie, zniszczone zostały przewody, które ten prąd odprowadzają i w związku z tym jest problem z reaktorem, bo ta energia się tam gdzieś kumuluje. No więc Rosjanie uruchomili, oczywiście za pomocą pracowników tej elektrowni, uruchomili taki system awaryjny dodatkowego chłodzenia reaktora, żeby to tam wszystko nie wybuchło. Szybko Rosjanie się uporali i ja rozumiem, że Ukraińcy też i energia dla Ukrainy została przywrócona. To tak a propos bestialstwa Rosjan. Tu zabrakło w tym artykule prawidłowej oceny postępowania Rosjan. Sprawa bolesna to wynik takiego, a nie innego rządzenia naszym krajem przez ten rząd Mateusza Morawieckiego. Jak państwo pamiętacie, opublikowałem informacje dotyczące tego, że zamiast drogiego węgla ekogroszku, teraz jako ekogroszek oferowany jest na różnych tam witrynach internetowych owies jako ekogroszek. Ja wiem, że było zjawisko palenia owsem, ale w dzisiejszych czasach w Polsce jest kilkukrotnie większe do tego stopnia, że owies nazywany jest ekogroszkiem. No i mamy kolejne sytuacje związane ze zmianą mentalności podyktowaną ekonomią. To jest wina Mateusza Morawieckiego. Człowiek tłumaczy, że najlepiej to palić kukurydzą. Kukurydza jest o wiele tańsza od ekogroszku, węgla, drewna. Po co przepłacać? Ludzie, opamiętajcie się. Zobaczcie na temperaturę wyjściową z pieca, już baniaczek się ładnie nagrzewa. Panie Morawiecki, czy dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy palili chlebem dosłownie? Czy ta chęć trwania u władzy, żeby czasami korporacje nie przerzuciły wajchy na kogoś innego i nie zmieniły rządów, to jest warte tego wszystkiego? Korporacje rządzą polityką, bo mają wpływ na wielkie media o dużym zasięgu. Wystarczy, że przestaną ułożyć reklamy albo dadzą dwa razy więcej pieniędzy tylko po to, żeby redakcje promowały innych polityków, nie zadawały im trudnych pytań, a trudne zaczęły zadawać tym z Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość chciało się uchronić od takiego scenariusza, gdy Wall Street uzna, że już Morawiecki się zużył, że już więcej nie będzie w stanie przepchnąć w prawie korzyści dla Wall Street i powykupowały te różne tam media. Znamy sytuację omawianą często w programie, musisz to wiedzieć. A tu się okazuje, że cały ten program zakupu przez Orlen mediów lekko nie wypala. Ludzie odchodzą, oglądalność maleje i rzeczywiście w tej chwili już Prawo i Sprawiedliwość jest w szponach korporacji. To one, gdy zechcą, to zmienią rząd. Ale czy to trwanie przy korycie, panie Morawiecki, i do tych wszystkich funkcjonariuszy pisowskich się zwracam, jak i tych, co to niby nie mają legitymacji, ale służą jeszcze bardziej w związku z tym, jeszcze bardziej tam w spółkach. Czy to jest tego warte? Żeby rozwalać kraj? Kilka informacji dotyczących choroby jakaś. Choroba panuje, to jest, proszę państwa, niezrozumiałe. Ja nie wiem, o co chodzi, absolutnie, tutaj do YouTube'a, nie wiem, o co chodzi. Nie żyje utalentowany polski koszykarz, grał u Gordata, miał zaledwie 19 lat. I druga informacja, nie żyje Wojciech Rycak, miał 24 lata, piłkarz.
bardzo dużo osób ostatnio umiera, które nie powinny. Nikogo to nie dziwi. I to, proszę Państwa, teraz skandal, skandal. Jak takie informacje w ogóle można puszczać? Interia wydarzenia. Ryzyko chorób serca po szczepieniu na COVID. Nowe badania. Nie, to jak oni w ogóle mogą tak mówić? Jak? Przecież to jest nieprawda. Przecież za takie informacje to ludzie mieli kasowany dorobek życia. Oparte na mRNA szczepionki przeciwko COVID-19 podnoszą ryzyka zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia u osób poniżej 40 roku życia, wynika z badań amerykańskich i chińskich naukowców. To niemożliwe, to niemożliwe. To, proszę, chińscy naukowcy, to oni tam nic nie wiedzą. A Interia ma kanał na YouTube, 29 tysięcy subskrybentów, nieniepokojony. Tam pan Gwiazdowski się wymądrza. Państwo mnie pytali, dlaczego ja tam nie promuję Gwiazdowskiego. Proszę Państwa, jak będzie ktoś godny, ja po raz kolejny powtarzam, zapromowania, ktoś naprawdę po naszej stronie, to ja to Państwu powiem. Ale ja w panu z Gwiazdowskim nie widziałem w tym okresie, kiedy miałem propozycję, żeby się tam pochylić nad jego wypocinami, ja w nim nic ciekawego nie widziałem. A póki co mam dla Państwa wspaniałą wiadomość, dla tych, którzy tam pana Gwiazdowskiego poważacie, to 7 listopada, proszę Państwa, dostaliśmy maila tutaj takiego na redakcji, nie wiem dlaczego do nas. Szanowne media, zapraszamy serdecznie do udziału w śniadaniu prasowym. Śniadanie prasowe rozpoczynającym kongres ESG Polska Moc Biznesu 2022. Moc biznesu na stadionie PGE Narodowym 7 listopada. Śniadanie prasowe odbędzie się w godzinach od 8 do 9. Uwaga, uwaga, 8 do 8.10. Przywitanie i wprowadzenie. Artur Beck, takie samo nazwisko jak to, które znamy, organizator kongresu, od 8.10 do 8.30 aktualne programy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 8.30 do 9.00 ryczałtowy ZUS, zabójca miejsc pracy w Polsce, powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Wszystko ładnie wygląda, prawda? Dobrowolny, to by nie było źle. Proszę Państwa, udział wezmą, uwaga, udział wezmą pan Adam Abramowicz, pan dr Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pan Paweł Kukiz, wielki wolnościowiec, poseł na Sejm RP, będzie też dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny, dr habilitowany Jan Klimek, Paweł Cybulski, były wiceminister finansów, Robert Gwiazdowski, doktor habilitowany nauk prawnych. Kiedy on się tam habilitował, czy nie zapisu? Zapomniałbym dodać rzeczy najważniejsze, jak tutaj, jak się ta wspaniała niezależna inicjatywa kluje. Kongres otworzy Mateusz Morawiecki, dla jasności prezes Rady Ministrów rządu RP, Artur Soboń z Ministerstwa Finansów, także pieniędzy tej inicjatywie nie zabraknie, Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uprzejmie wnosimy, żebyście Państwo zabiegali o akredytację. W nosie mamy tego typu niezależne nowe inicjatywy i proszę mniej więcej o pana Gwiazdowskiego nie pytać. Ja wyczuję, kiedy przeszedł na naszą stronę. Ja to wyczuję. Z drugiej strony sam jestem ciekaw, ile jeszcze pod auspicjami Mateusza Morawieckiego powstanie tych niezależnych biegunów przed wyborami, które podzielą na drobne środowisko antysystemowe, które mogłoby mieć 20% poparcie w Polsce, ale wiecie, się wystawi 20 liderów bardzo zacnych, bardzo utytułowanych naukowców, za którymi biedni antysystemowcy pójdą, dzieląc na 20 różnych środowisk i nic nie ugramy i znowu tej potężnej
rzeszy wyborców nikt nie będzie mógł reprezentować w Sejmie. Także naprawdę, Mateusz Morawiecki wie, co robi. No, ma do dyspozycji mnóstwo pieniędzy, dlatego promuje kolejny biegun w antysystemie. Proszę Państwa, krosno112.pl. W ubiegłych latach w listopadzie ogrzewanie wody i budynków kosztowało średnio 20-22 tysiące. Teraz trzeba by było zapłacić 100 tysięcy. Chodzi o, proszę Państwa, basen w Krośnie przy ulicy Sportowej i w związku z tym ten basen zostanie zamknięty, bo gmina nie ma pieniędzy na ogrzanie wody. Ja mam fajny pomysł w stylu pana Kułeby, ministra spraw zagranicznych Ukrainy. To bardzo dobrze. Będzie można w okresie zimowym, gdy już ten basen zamarznie, lodowisko tam zrobić. Niech nie spuszczają wody, niech to się zamieni w kostkę lodu i będą mogli ogłosić, że... A Morawiecki będzie mógł... któryś z ministrów będzie mógł ogłosić, że w końcu w Polsce powstają kryte lodowiska na przykład, tak? Jak wiemy, wczoraj na Ukrainę przyleciał ważny urzędnik amerykański. Kancelaria prezydenta Ukrainy potwierdziła, że do Kijowa przybył doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, pan Jake Sullivan. Proszę Państwa, to jest ważne, że to jest doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. No i najpierw odbyła się, proszę Państwa, rozmowa w cztery oczy między panem Zełenskim a panem Sullivanem, a dopiero później odbyło się to oficjalne spotkanie, na którym to spotkaniu, no takie, proszę Państwa, takie farmazony były opowiadane. Pan Jake Sullivan znowu obiecywał współpracę, a co ważne, że gdyby nawet doszło do zmian w Senacie amerykańskim i Republikanie zdobyliby większość i w związku z tym mogliby mieć większy wpływ, to pomoc dla Ukrainy nie ustanie, że będzie taka sama. To ja w to akurat nie wierzę, choć różnie to bywa. Być może, że kapitał tego będzie wymagał od Republikanów i zmienią bajkę. Póki co obowiązuje historia, że nie będziemy my, Republikanie, pompować Ukrainę, ale o tym za moment. Stany Zjednoczone i NATO dążą do tego, żeby nowym szefem NATO była Chrystyna Freeland, to wicepremier Kanady, która ma ukraińskie korzenie. Wyobraźmy to sobie, że zagorzała nacjonalistka ukraińska, bo z tej strony tej pani Freeland nie znamy, nagle stoi na czele sojuszu Paktu Północnego Atlantyku i pan Zełenski domaga się na przykład wejścia wojsk amerykańskich. Pewnie niektórzy na to liczą. Mówi się coraz częściej o tym, że Stany Zjednoczone mają wysłać wojsko na Ukrainę. Za każdym razem się mówi, że Stany Zjednoczone mają wysłać wojsko, a kończy się później wysyłaniem ludów podległych Stanom Zjednoczonych, choć też w tej koncepcji, która w zasadzie od tam gdzieś dwóch dni brzmi, mówi się wyraźnie, że to Polacy, Pribałtyka, Czesi będą pogonieni. Prezydent USA Joe Biden nazwał Twittera narzędziem wysiewającym kłamstwa, komentując jakby zakup Twittera przez Elona Muska. Proszę Państwa, to dość groteskowe stwierdzenie po tych wszystkich wysianych kłamstwach przez pana Bidena. To naprawdę ciekawie brzmi. To jakby kolejny dowód na demencję pana Bidena. Ciekawe statystyki też z Bułgarii płyną. 72,4% Bułgarów jest przeciwnych dostarczaniu broni na Ukrainę. Takie dane podała bułgarska telewizja państwowa.
choć 3 listopada bułgarski parlament po raz pierwszy zatwierdził jakąś tam partię broni dla Ukrainy, ale to też jest ważne, żebyśmy nie dali się w konia robić, jak tam nasi wybitni dziennikarze i politycy mówią, że cały świat, nieprawda, nieprawda. W Europie jest wiele krajów, które nie chcą, nie dają, otwarcie mówią, że nie będą wcale pomagały Ukrainie, nawet w formie humanitarnej. I tu mam teraz dla Państwa ciekawostkę. Od jakiegoś czasu finansista, ekonomista, profesor uczelniany, pan Jeffrey Sachs, zachowuje się dziwnie, pewnie ma jakieś interesy, miał interesy mieć na trasie Jedwabnego Szlaku, się nie udało i dziś jakby inną opowiada historykę, ale to dobrze, wykorzystajmy to. Proszę Państwa, jest dyrektorem ekonomicznym Land Institute na Uniwersytecie Columbia i gdy mieli taki panel dyskusyjny z udziałem studentów, pan Jeffrey Sachs obraził Stany Zjednoczone. Powiedział, że my możemy mieć demokrację wewnątrz naszego domu, w dorozumieniu Stanów Zjednoczonych, ale na zewnątrz jesteśmy totalnie niedemokratycznym, agresywnym krajem, państwem, które od połowy XX wieku wywołało większość wojen światowych, znaczy wojen na świecie, ale wiadomo, o co chodzi. I proszę Państwa, w trakcie tej wypowiedzi prowadzący, gospodarz tego spotkania zabrał mu głos. Jak widzimy tutaj, New York Times też jest patronem medialnym tego wydarzenia, ale to jest wydarzenie no prawie bez precedensu. One more point I want to make about democracy, because we're in a democracy forum where we treat democracy as the good. The most violent country in the world in the 19th century, by far, was perhaps the most democratic or second most democratic, and that was Britain. You can be democratic at home and ruthlessly imperial abroad. The most violent country in the world since 1950 has been the United States. Jeffrey, I'm your moderator, and it's enough. Okay, I'm done. Jeffrey, stop. Jestem twoim moderatorem i to już wystarczy. Dość. Już za dużo powiedzieć. Proszę Państwa, Jeffrey dostał brawa od studentów amerykańskich. Coś mi się wydaje, że wyniki wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych zmiażdżą tych demokratów. Mam jeszcze dla Państwa pewną ciekawostkę. To jedna z nas, akurat pani, która mieszka w Rosji, przedstawiła mi pewne zagadnienie związane z kinematografią amerykańską. Jest pewien serial, ja dla Państwa znajdę ten fragment, już dziś to zapowiem. Madame Sekretary to serial kilkusezonowy, który od 2014 roku jest publikowany na świecie. Ten serial też był na polskich platformach, na przykład na Netflixie, ale znikł. Najprawdopodobniej w drugim sezonie jest mowa o konflikcie wojennym między Ukrainą a Rosją, a prezydentem wtedy Ukrainy jest niejaki Zieliński. Proszę Państwa, jest to szokujące, jeszcze tego nie potwierdziłem, ale już znalazłem, co prawda z rosyjskim dubbingiem poradzę sobie jakoś. I teraz jest pewne zjawisko od czasu do czasu przez nas zauważane, że kinematografia, głównie amerykańska, przemyca prawdę o tym, co ma się zdarzyć w przyszłości. Jest takie usprawiedliwienie tej sytuacji, że filmowcy, ludzie elit, aktorzy są blisko na przykład oficjeli, polityków, decydentów,
No i przemycają dla nas informacje, co też ci politycy chcą z nami zrobić. Taka jest pierwsza, prosta refleksja, wniosek z tych przecieków. Ja uważam, że trzeba na to zjawisko, które już wielokrotnie było przez nas obserwowane, tego wróżenia w kinematografii, proszę Państwa, oni lepiej wróżą niż Jackowski i jego wszyscy koledzy na całym świecie. Ale ja uważam, że to tak nie działa. Nie wierzę w to, że jest niezależna kinematografia amerykańska, wielkobudżetowa, która zdradza system. W mojej ocenie te przewidywania nie mają na celu nas ostrzec, tylko nas oswoić. Tylko nas oswoić. Bo gdyby to zjawisko, które i tak ma nastąpić, bo decydenci amerykańscy, Wall Street, tak sobie to zaplanowali, nastąpiło od razu, powstałby bunt społeczny. A gdy już wiecie, tam rok wcześniej, dwa lata wcześniej nas przygotują pod takie scenariusze, my sobie tam to w główkach poukładamy, no to wtedy nie ma takiego szoku, jakby przyjmujemy to na miękko, no bo chyba to się musiało wydarzyć, no to było normalne. Proszę Państwa, to jest psychologia wyższego rzędu, w mojej ocenie, a nie próba ostrzeżenia nas przed czymś. Także film Madame Secretary sprawdzę dla Państwa, ale jeżeli to jest w drugim sezonie 9-10 odcinek, tak jak nasza koleżanka nam to z Rosji wytłumaczyła, podobno w Rosji w tej chwili jest to dość mocno omawiane, że no wzbudza jakieś tam zaniepokojenie, że to już ktoś to kombinował, ktoś tego Zełenskiego wyreżyserował, bo to dziwna zbieżność nazwisk, Zieliński, Zełenski, będzie to jakaś tam poszlaka, że jesteśmy w czyichś planach, a w tych planach pomagają rządzący poszczególnymi krajami, w tym obecny rząd Mateusza Morawieckiego. Jeżeli to jest w drugim sezonie, to te odcinki były kręcone pod koniec 2015 roku. A to oznacza, że jeszcze wtedy Zełenskiego w ogóle w planach nie było jako polityka. On jeszcze wtedy jakieś siupy opowiadał i nie zanosiło się, żeby w ogóle startował w jakiejkolwiek kampanii. Tak to widzę. Czyli najprawdopodobniej musiał przyjąć tę rolę, ale nie chcę jeszcze uprzedzać tego, co sam muszę dowieść. Agencja Reuters poinformowała też wczoraj, że ruszyły dostawy najprawdopodobniej broni z Korei Północnej do Rosji. Reuters powołał się na jakąś organizację Projekt 38, który jest wyspecjalizowany w analizie tego, co się dzieje w Korei Północnej. Dostarcza mnóstwa informacji, które później media publikują na całym świecie jako prawdy objawione. No i proszę Państwa, taka informacja wyszła rano. Reuters powołał się na Projekt 38 po raz pierwszy od wprowadzenia ograniczeń antykowidowych. Naukowcy z Instytutu, dodajmy, sugerują, że Korea Północna dostarcza amunicję artyleryjską dla rosyjskich sił zbrojnych. Proszę Państwa, pod koniec dnia oni pewnie wykorzystują te komercyjne, te Maxar satelity i sobie po prostu śledzą, wykupują taką satelitę, mają budżet. Wtedy rząd amerykański ma czyste rączki, że on się tam szpiegowcem nie zajmuje, że to tam jakieś tam prywatne organizacje, cwana sztuczka. I proszę Państwa, i chodzi o to, że pod koniec dnia wyjaśniła się ta tajemnica. Najprawdopodobniej Kim Jong-un konie zamówił, bo i potem ładowali konie. To samo dotyczy tych dronów irańskich, też wyspecjalizowane jakieś tam grupy naukowców stwierdziły, że samolot gdzieś tam z Teheranu do Moskwy doleciał i były wypakowywane, proszę Państwa, wypakowywane były duże jakieś tam pudła, duże pudła były, no to jak duże pudła, to muszą być drony. Iran mówi, nie wysyłamy żadnych dronów do Rosji.
wysyłaliśmy przed konfliktem, ale nie wysyłamy. Proszę Państwa, Iran cały czas spodziewa się ataku. Ja dziś Państwu powiem parę szokujących informacji o Iranie i większość z Was pospada z krzeseł. Chyba już się wyjaśni, o co chodzi z tą nagonką na Iran. I najprawdopodobniej te drony są produkowane przez Rosjan na bazie tego, co Iran wcześniej dostarczył. Dlatego nie stwierdza się tam irańskich elementów, tak, napisów i tak dalej, i tak dalej. Więc to na bazie takich informacji, tak jak było syryjskie obserwatorium, kiedyś tam gdzieś w Wielkiej Brytanii facet nad pizzerią i wszystkie media te komercyjne publikowały bzdury, to w trakcie konfliktu syryjskiego my Państwu to odkłamywaliśmy, no to mniej więcej to są to na takich instytucjach opiera się prawda o tych, których trzeba zaciukać, którzy nie pasują do układanki Wall Street. A lepiej opierać się na wypowiedziach takich ludzi. Proszę Państwa, no nie byle kto, pan Douglas McGregor, pułkownik, który przez kilka miesięcy prezydentury Trumpa był doradcą szefa Pentagonu. Chyba go kiedyś obgadywaliśmy, może zmądrzał, ale tak czy siak przedstawia nam czarną wizję nas tu Polaków i Polski. O tym przed chwilą mówiłem, a tu pan McGregor sam to dopowie. Uważa, że Stany Zjednoczone zamierzają użyć swoich sił zbrojnych na Ukrainie i trwają do tego przygotowania. NATO is not united on this issue. Most people in Europe are not interested in being dragged into a war with Russia. So when you ask the question, what is this coalition of the willing? Well, are we going to get some Romanian troops, Polish troops, perhaps? Maybe some Lithuanians? It's hard to tell. Anybody else prepared to show up? I don't know how many British troops they can expect to get. I don't think the British could field 10 to 15,000 troops in any period of time that would be competent on the battlefield. The French, they're already overextended in Africa. So I don't know who else we're talking about. So this coalition of the willing, as it's termed, is another indicator. Then finally, why are we talking about this at all, George? McGregor mówi, że no nie wszystkie państwa chcą się włączać w konflikt z Rosją, ale taka koalicja się tworzy i najprawdopodobniej będą w niej uczestniczyć i tu padło polscy żołnierze, tak? I tu padło. My się pewnie dowiemy o tym na samym końcu, dlatego śledźmy media zagraniczne, tam więcej o Polsce w sprawie wikłania nas w wojnę na Ukrainie, której na pewno nie chcemy, bo to się dla wielu z nas źle skończy. Tu mamy wynik jakiegoś sondażu, który został opublikowany przez 538. To może to ten sam instytut od tej Korei, jak 38. Proszę Państwa, Amerykanie zaczęli wspierać republikanów po tym, jak partia republikańska obiecała przeznaczyć pieniądze dla obywateli amerykańskich, a nie na Ukrainę. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ostatnio niektórzy antysystemowi liderzy zaczęli obiecywać, gdy rzuciliśmy hasło Wilna z basenem, stało się głośne, to oni teraz, jeden jest taki troszkę durny, on mówi, że załatwi statek z węglem, 15 tysięcy ton, każdy Polak dostanie po 2 tony za darmo. Proszę Państwa, 15 tysięcy ładowności to są te najmniejsze statki, to są barki dokładnie. I to ma starczyć dla wszystkich Polaków. No po prostu takie głupoty soli ten człowiek. Ale chodzi o to, że kopiują naszą narrację, tak? Czegoś się nauczyli i wykorzystują. I wykorzystują to do podzielenia nas. Porzućcie takich ludzi. Przyłączajcie się do naszego ruchu, tylko my jesteśmy w stanie to pociągnąć. Bez nas, bez tych myśli, które tutaj wypowiadamy,
to oni by byli wszyscy puści jak bęben. Oni by cały czas jeszcze historyjki państwu opowiadali. Zmieniamy rzeczywistość, ale jeżeli zawiodą ci, którzy się zakochują w takich fiołach, którzy tam jakieś tam barkę węgla obiecują na całą Polskę, no to będziecie mieli znowu 4 lata PiS lub PO. To jest ważne, nie dajcie się podzielić, chodźcie z nami. Bierzemy wszystkich. Willa z basenem dla każdego, dzięki gospodarnym rządom. Tak jak jest, tu rozmawiałem z jednym z nas, tak jak jest w różnych innych krajach. Pani sprzątaczka, która gdzieś tam pracuje w Hiszpanii, stać ją na utrzymanie rodziny, na dom, na mieszkanie. O to chodzi nam wszystkim. Nasz program to jeden punkt, gospodarne rządzenie. Oczywiście będziemy mieli dość rozbudowany program, którego przeczytanie pewnie zajmie całą dobę. Pan Donald Trump krytykuje ponownie Bidena, absolutnie, ma rację. Przed wyborami, które grożą pozbawieniem demokratów kontroli nad kongresem, pan Trump może wziąć 5 najgorszych prezydentów w historii Ameryki, złożyć ich do kupy i nie zrobili tyle szkód, ile Biden w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Proszę Państwa, rzeczywiście tak krótko rządzi, a już dość poważną wojnę wywołał. Ostrzegaliśmy, lepiej to wywróżyliśmy niż Jackowski. Prezydent, który nie rozumie, to mowa o Bidenie, co się dzieje i co mówi w ogóle. Wrogiem państwa jest on, a grupa, która go kontroluje, krąży wokół niego i mu szepcze do ucha, zrób to, Joe, zrób to, jeszcze Joe, możesz zrobić to. No i on taki tam, Joe, złota rączka, wszystko tak załatwia, że zaraz będziemy mieli wszyscy tu wojnę światową. Największe zagrożenie dla nas nie pochodzi z zewnątrz, ale ze strony chorych i radykalnych polityków, którzy świadomie lub nieświadomie chcą zniszczyć nasz kraj. To jest najważniejsze zagrożenie, większe niż Rosja lub Chiny. Demokraci są źli w ekonomii, są źli w inflacji, są źli na Ukrainie. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Zrezygnowali z naszej dominującej pozycji w sektorze energetycznym i zaczęli błagać o litość w OPEC. Ma rację, tak było. Litość u Rosji, Wenezueli, Iranie. Tak było, prawdę mówi. Kiedy republikanie odzyskają kongres, korupcja Bidena zostanie zbadana i ujawniona przez kongres. Proszę Państwa, to nie wierzę. Pamiętacie Państwo, jak prezydent Biden powiedział, że obedrze ze skóry panią Hillary Clinton i nic z tym nie zrobił, ale zmiana jest konieczna. Społeczeństwo amerykańskie i światowe, pomagamy oczywiście w tym, musi wysłać sygnał, że nie zgadza się na taki typ polityki, polityki tępej, agresywnej, destrukcyjnej, a tylko w interesie jakiejś wąskiej grupy ludzi, której naprawdę pieniędzy nie potrzeba, ale mimo wszystko chce mieć ich jeszcze więcej. Ciekawostka z Gruzji o tym, proszę Państwa, Reuters, Rosjanie już się śmieją, PKB małej i dumnej Gruzji, no proszę Państwa, kraj 2-3 miliony ludzi, no to rzeczywiście, w którym PKB podskoczyło o 10%, nagle o 10% podskoczyło, a to ze względu na to, że wielu Rosjan uciekło do Gruzji, bojąc się tam poborów, czy nie zgadzając z polityką prezydenta Rosji. Dzięki temu właśnie, że oni tam do tej Gruzji przyjechali, to PKB Gruzji podskoczyło o 10%, pewnie jak wpłacili kasiorę na konta, to się pewnie liczy tam do PKB. Pan Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, wyjątkowo paskudna postać, chyba nie było nawet jednej informacji na przestrzeni lat w programie Musisz to wiedzieć, gdziebym go nie zjechał, jak Państwo pamiętacie, dał wywiad i wywiad jest bardzo ciekawy. Sekretarz generalny NATO Stoltenberg uważa, że pomimo powrotu Rosji do umowy zbożowej, ryzyko zamknięcia korytarza eksportu zboża pozostaje. Dopóki wojna trwa, takie ryzyko pozostaje. Aby zwalczyć głód, konieczne jest, proszę Państwa, Stoltenberg, sekretarz NATO, aby zwalczyć głód, konieczne jest dostarczenie zboża z Ukrainy na rynki światowe.
Umowa zbożowa jest pod tym względem niezwykle ważna, zatroskany Stoltenberg. No i teraz niech ktoś uwierzy, że ta akcja terrorystyczna sabotażu z tymi sterowanymi zdalnie łodziami wypełnionymi ładunkami wybuchowymi, które zaatakowały port w Sewastopolu, nie była inspirowana przez NATO. A wiadomo, że miała się skończyć zerwaniem umowy zbożowej przez Rosję. No ale jak sam Stoltenberg, szef NATO, mówi, że tak ważne, bo NATO teraz się zajmuje, proszę Państwa, dostarczaniem żywności dla biednych krajów. Jak on sam jest zatroskany, no to przecież nie mógł równolegle kombinować, jak tę umowę zbożową zerwać, prawda? I postawić w trudnej sytuacji Putina. No ja tego nie łykam. Tak śmieszna sytuacja, że się w głowie nie mieści. A chwilę później pan prezydent Zełenski zapowiedział utworzenie platformy do zbierania funduszy dla dronów morskich. Jednocześnie dawał do zrozumienia, że efekty pracy takich dronów znają wszyscy Ukraińcy. Efekty pracy takich dronów znają wszyscy Ukraińcy. Wszyscy widzieliście, jak to działa, powiedział Zełenski, nie precyzując, co miał na myśli. No, chodziło o ten atak na ten okręt wojenny rosyjski i na statek cywilny w Sewastopolu, czyli być może, że ten sekretarz do spraw bezpieczeństwa USA, gdy przyleciał do Zełenskiego i w rozmowie w cztery oczy, tête-à-tête, mu powiedział: posłuchaj, musicie wziąć atak w Sewastopolu na siebie. Musisz wziąć na siebie. No i z jednej strony mamy Stoltenberga, który mówi, no trzeba pomagać, a z drugiej strony nagle Zełenski w nowej roli mówi, zbieramy na drony. Czyli co? Sytuacja się powtórzy. Czyli co? To jednak my byliśmy. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Zełenski bierze na siebie odium tego aktu terrorystycznego tylko i wyłącznie po to, żeby Stany Zjednoczone, Pentagon, czyli Biden i NATO wyszło z tego bez zepsutej opinii. Tak to widzę. To być może, że był główny cel przylotu tego ważnego urzędnika amerykańskiego, ale być może, że dojdzie do na przykład ataku na Cherson. I nie może to, proszę Państwa, wyjść na drugi dzień, tak? Bo jeżeli jednego dnia by przyleciał sekretarz do spraw obrony Stanów Zjednoczonych, a drugiego dnia nagle Zełenski by rozpoczął jakąś tam akcję militarną, no to przecież wiadomo, że to jest wynik tej rozmowy. Więc najprawdopodobniej odczekają z 2-3 dni, 4, może tydzień, kiedy ludzie już zapomną, że ten człowiek tam się pojawił, i wtedy dopiero wykonają polecenie, które pan Zełenski dostał na ucho. No i proszę Państwa, Podolak, doradca szefa biura Zełenskiego, to jest to, co być może nas czeka pod rządami wicepremier Kanady ukraińskiego pochodzenia. Wezwał do ataku na Iran ze względu na drony, które Teheran dostarcza Moskwie. Teheran oświadczył, że jak znajdziecie jakieś dowody, że to my wysyłamy, że to są nasze drony, no to tam nagroda, tak? Ale proszę Państwa, doradca biura pana Zełenskiego namawia NATO do wywołania wojny Iranowi. No rozumiecie coś z tego? I znowu będzie, jak Iran się odgryzie, jak zaczną być przygotowania czynione do ataku na ten kraj, a Iran spanikuje i odwzajemni jakimś tam atakiem prewencyjnym, to znowu w mediach będą pisać, że niesprowokowany atak irański jest. To jest, proszę Państwa, to są jacyś szaleni ludzie. Facet namawia na atak na inny kraj. To jest skandal. Pani Marjorie Taylor Greene, polityczka republikanów, no już Państwo widzieli, ale niektórzy nie widzieli, mówi wyraźnie,
nawet złamanego centa na Ukrainę? Only border they care about is Ukraine, not America's southern border. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine. Pod Republikanami nawet grosz nie zostanie wysłany do Ukrainy. Zgromadzeni wyborcy Republikanów i może też jeszcze jacyś przypadkowi ludzie oklaskali taką deklarację. Our country comes first. They don't care about our border or our people. Liczy się tylko dobro obywateli i Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, Senat jakby odrzucił ten projekt ustawy o wydłużeniu kadencji samorządów. To jest niezgodne z prawem oczywiście. Działanie Prawa i Sprawiedliwości, koszmarna nazwa, jeżeli chodzi o to ich działanie. To nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Ale ta poprawka jakby Senatu nie spotkała się z aprobatą w przeważającej części pisowskiej Sejmu. I Sejm ją odrzucił. Odrzucił to weto senackie. I teraz nie wiadomo, jak to będzie się działo, ale chyba złamią prawo i wydłużą jeszcze kadencję samorządów. A mieli to wszystko skracać, żeby te kliki poucinać. Tak właśnie to działa. Mówiłem Państwu, że nie będzie polskiego samochodu elektrycznego. Ewidentnie wydłużano ten proces. I o tym Wieści 24, porażka Prawa i Sprawiedliwości. Izera właśnie ogłosiła, że nie będzie polskiego samochodu elektrycznego. Izera jakby coś innego ogłosiła, ale de facto oznacza to, że nie będzie polskiego samochodu elektrycznego. Chodzi o to, że Izera, zwana przez niektórych mizerą, ogłosiła właśnie ustami swojego prezesa, że nie będzie polskiego samochodu elektrycznego ani fabryki. Izera ma być teraz montowana z zagranicznych rozwiązań. Jak to będzie wyglądać? W listopadzie Izera ogłosi, który z zagranicznych koncernów będzie dostarczał tak zwaną platformę, czyli kompletny w zasadzie samochód bez nadwozia. Podwozie, silnik i baterię produkować będą prawdopodobnie Chińczycy albo Niemcy. Izera będzie produkować, w cudzysłowie, samochody jak zwykła montownia. Czyli nie będziemy mieli własnego samochodu. On będzie formalnie tylko jakby nasz, jeżeli w ogóle będzie, powtarzam, jeżeli w ogóle będzie. Dlaczego tak ten proces się wydłużał? No to już lata temu mówiłem Państwu, chodzi o to, żeby dać czas wielkim koncernom na wgryzienie się w polski rynek, na stworzenie odpowiednich barier, nie do przejścia później, żeby ten samochód się nie sprzedawał. Gdy my rzucaliśmy pomysł budowy elektrycznego auta we Włocławku, my i tak ten pomysł zrealizujemy. To nawet budżetem gminnym można zrobić. Proszę Państwa, będziemy jeździć za psie pieniądze, a auto będzie tanie. Wiem, jak to zrobić. Nie mówię, bo zaraz to skopiują albo wprowadzą prawa, które to uniemożliwią. Oni są do wszystkiego zdolni, dlatego musimy przejąć władzę. Z poziomu władzy wszelkie nasze pomysły, marzenia są do zrealizowania, wszelkie. I się stało. W międzyczasie, od tego 2015 roku, w zasadzie już od 2014, proszę Państwa, rozwinęły się projekty aut elektrycznych największych marek europejskich na terenie Europy. Wcześniej tylko tam trochę Renault robiło tych aut, ale generalnie wszystkie Volkswageny, Ople to były daleko, daleko w tyle. A dziś po tylu latach rozwoju polskiego projektu oni już mają wiele modeli, można powiedzieć masową produkcję, a my jeszcze nie mamy nic, więc będziemy musieli kupować ich produkty. Do tego doprowadził Mateusz Morawiecki. Oprócz jeszcze takich drobnych wpadek jak likwidacja tak zwanego osiedla covidowego nad samym Bałtykiem. Proszę Państwa, oni postawili takich 10 drewnianych chałupek i tam
mieli być izolowani chorzy na COVID. Jak wiemy, ten cały ich ten program nas chroniący sprawił tylko, że więcej nas Polaków umarło i dziś, proszę Państwa, będą rozbierać te chałupki, bo okazało się, że złamali jeszcze prawo budowlane, że niezgodnie z prawem zostały postawione i trzeba będzie to rozebrać, także to jest w ogóle nędza, dramat na dramacie, dramatem pogania, a ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za takie głupkowate działania pod Mateuszem Morawieckim, w zamian dostają, proszę Państwa, nagrody. Taki na przykład Tomasz Zdzikot, który zarządzał Pocztą Polską, który przyczynił się do tego marnotrawstwa, dziś zwanego Sasinem, 70 milionów w błoto, tak? Jeden Sasin, 70 milionów, to, proszę Państwa, już ma nową posadkę, będzie prezesem KGHM-u, jednej z największych polskich spółek. Czekamy, aż rozłoży KGHM, o, byle do wyborów, bo tylko w wyborach możemy zabrać im władzę. Nie ma innej możliwości, każde inne możliwości są głupkowate, krótkowzroczne i w ogóle jakieś tam kapiszone niewypały. Przestańmy się łudzić, że jakieś tam inicjatywy, ja widzę jedna po drugiej, lęgną się różne głupkowate inicjatywy, a będziemy je omawiać, jak już będzie bliżej wyborów, jakie one są głupie, i starać się przekonywać, żeby ci, którzy się zakochali w tych inicjatywach, bo na przykład nie dotarli do treści, które my publikujemy, to żeby przeszli na naszą stronę i nas wzmocnili. Będziemy rosnąć do wyborów. I teraz, proszę Państwa, przyczyna hejtu, nienawiści w stosunku do Iranu. Proszę Państwa, zacznę od tego, jak jest Iran położony. Tu mamy Azję Mniejszą, tu jest Morze Śródziemne, Turcja, tu mamy dumną małą Gruzję, Morze Kaspijskie, Zatoka Perska, tu mamy Arabię Saudyjską, a tu mamy Iran. Tu, proszę Państwa, ten taki ciemniejszy plac to jest Iran. Dlaczego on jest taki ciemniejszy? Bo, proszę Państwa, to jest jeden wielki górotwór. To są góry, to jest kraj położony na górze. Prawie w 100% jest to bardzo trudno dostępny teren. To jest Iran. Pięciokrotnie większy od Polski, jeżeli chodzi o powierzchnię. Ale, proszę Państwa, też jeżeli chodzi o ludność, jest dość liczny. Najprawdopodobniej w Iranie mieszka około 87 milionów ludzi. W mediach słyszymy nagonkę na władze Iranu, że tam, proszę Państwa, jakaś ta islamskie grupy militarne tam pacyfikują ludzi, że jakaś tam armia, nie wiem, islamska tam tym kontroluje, że kobiety są uciśnione w Iranie. I proszę Państwa, przyznam się Państwu szczerze, że ja w to uwierzyłem, Są często publikowane zdjęcia Iran i kobiety na przykład bez tych chust za czasów, kiedy tam w miarę wolność była, i teraz, że w chustach chodzą jak takie jakieś tam duchy, tylko na czarno ubrane. Proszę Państwa, to nieprawda jest. Ja wiem, co Wy teraz czujecie, ale to nieprawda jest. To jest nieprawda. Tak jak jest Iran zakłamany w Polsce, to nawet Chiny nie były tak zakłamane już od wielu, wielu lat. Nawet nie tak. Iran jest fantastycznym, nowoczesnym, bogatym, zasobnym, perspektywicznym krajem. Możecie Państwo mi nie wierzyć. Do tego służą proste testy. Na przykład, proszę Państwa, demokratyzacja Iraku, sąsiada Iranu, około 30 lat temu się zaczęła akcją Pustynna Burza, później już było ciekawiej, w końcu Saddama Husajna
powieszono i już wtedy demokracja zaczęła się na maksa, czyli przyszła wolność do Iraku. Jak sprawdzić? Można różnych metod oczywiście używać, ale ja używam ostatnio najprostszej. Jak sprawdzić, jaki jest naprawdę poziom demokracji, wolności? Wystarczy wpisać do YouTube'a słowo nightlife, życie nocne. I w przypadku Iraku, sąsiada Iranu, tam gdzie jest demokracja, już od 20 lat pełna demokracja, uczestniczyliśmy jako kraj w tworzeniu tej demokracji. Wystarczy wpisać stolicę, no bo wiadomo, stolica to zawsze jest najwyższy poziom, największa wolność. I wpiszmy, proszę Państwa, zróbcie sobie takie ćwiczenie, nie będziecie żałować. Bagdad, czyli stolica Iraku, nightlife. I wyskoczy Wam jakiś zasób filmów, bardzo skromny zasób filmów. I gdy będziecie sprawdzać, to zobaczycie naprawdę skromne ulice nocą, puste, kobiety w tych strojach a la przebrania na Halloween i nic ciekawego. To zobaczycie grupki zabiedzonych mężczyzn, kobiety w tych czarnych szmatach. To oczywiście jest zgodnie z religią, ja nie potępiam tej religii, absolutnie, ale i dużo biedy, no tam ludzie coś próbują, niektórzy tam, szczególnie jak dochodzi już do tego życia nocnego, to patrzą się, jakby patrzyli na wasz telefon, czy jest drogi, tak? Ale jak przeskoczycie na Teheran Nightlife, czyli irańskie życie nocne w stolicy, to, proszę Państwa, mnóstwo kobiet w ogóle nie ma tych nakryć głowy, no przynajmniej tak po nocy. Mamy do czynienia z bogatymi galeriami, z ludźmi, którzy są ubrani naprawdę dość kulturalnie, koszule, a nie jakieś tam dresy czy jakieś te ludowe stroje. I jest to imponujące, jest to naprawdę imponujące, tu widzicie, nawet te chusty, które one noszą, te Iranki, no to one tak noszą, że wygląda to jak szal, w zasadzie nie mają tego na głowie. Za to w demokratycznym Iraku pełne zamaskowanie, przynajmniej na te fragmenty, jakie ja trafiłem. To jest nieprawda, że kobiety tam się tak źle czują. To jest wszystko, proszę Państwa, podszczuwane. Co ciekawe, i to też możecie znaleźć w internecie samodzielnie, te wszystkie ruchy, które są przeciwko władzom Iranu, to odbywają się w tych miejscach, gdzie są mniejszości irańskie. To też jest znamienne. To jest nic dobrego, jak w ramach jednego państwa są tereny, gdzie są jakieś mniejszości, bo historia prawie zawsze udowadnia, że będą różnego rodzaju protesty. A co? W Europie nie ma protestów? A co? W Stanach nie ma protestów? Tak więc nie dajmy sobie wmówić przez media, że Iran jest to jakiś tam ciemnogród. Proszę Państwa, to jest zdjęcie Teheranu sprzed iluś lat. Nie ma aktualnej Wikipedii pod hasłem Gospodarka Iranu. Tu są głównie sprawy omawiane sprzed iluś lat. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o ich PKB, no to mamy też odpowiednią Wikipedię, lista krajów według GDP. I Iran jest, proszę Państwa, na 11 miejscu według Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Iran jest sklasyfikowany na 11 miejscu. Jest to, zdaniem MFW, jest to 11 gospodarka świata. Ich PKB na głowę jest mniej więcej taki jak PKB Polski. Z tym, że nie mają długów, z tym, że sama gospodarka to produkt irański. Dzięki współpracy z Chinami Iran w ciągu ostatnich lat naprawdę
zmienił się nie do poznania. Polecam Państwu te przejażdżki wirtualne pod hasłem Iran, Bagdad czy inne miasta nightlife. Polecam Państwu. Nie ma co prawda Street View w Iranie, żeby sobie sprawdzić na mapach Google, jak wyglądają ulice, ale jest coś w rodzaju Street View. Jak korzystać ze Street View, to ja Państwu pokażę. Niektórzy mogą nie wiedzieć. Turcja na przykład jest objęta Street View. W dole najpierw trzeba włączyć mapę Google, potem przełączyć na satelitę. Tu mamy takie okienko, że albo mamy normalną mapę, albo mamy zdjęcie satelitarne i dopiero na zdjęciu satelitarnym możemy korzystać z funkcji Street View. Żeby móc skorzystać z tej funkcji, mamy tutaj takiego ludzika. Łapiemy lewym przyciskiem myszy tego ludzika, dotykamy lewy przycisk myszy i umieszczamy go na jednej z takich kropek. Mamy tutaj kropeczki. No i na przykład wrzucam losowo w Teheranie, albo nie, proszę Państwa, po co w Teheranie? Tu gdzieś sobie wrzucę. I to tego typu zdjęcia, w ogóle bardzo czysto, w ogóle papierka nie ma. Tego typu zdjęcia są dostępne jako takie ala Street View. Jeszcze losowo w jakieś miejsce rzucę. Wybaczcie Państwo, ojej, to samo, poczekaj moment. Jeszcze raz w jakieś inne miejsce, tu gdzieś jest po środku, ale tu może nam jakieś turystyczne miejsce znaleźć. Tak, tu jest jakieś zabytkowe miasto. Nie o tego typu nam chodzi wiedzę. Możemy tutaj Kaszan, miasto Kaszan. Na ulicach mnóstwo samochodów, głównie w kolorze białym. Te zdjęcia też nie są aktualne, one są sprzed iluś lat. Dziś już tak Iran nie wygląda. Ach, na Teheran zrzucę jak bombę. Proszę Państwa, szokuje zagospodarowanie ulic w Iranie, zieleń, wszystko pięknie przystrzyżone. Polecam wycieczki do Iranu, ale nas interesuje taka ulica irańska. Tu mamy jakiś wiadukt nad torami, to też nas nie będzie interesowało. O, budynki, nowoczesne budynki, piękne sklepy, reklamy. I teraz przechodzę do statystyk. Jeżeli kogoś nie przekonuje, że Iran jest 11. gospodarką na świecie, niech poszuka samodzielnie. W Iranie produkuje się samochody. Charakterystyczne jest logo tego samochodu. Gdzieś to nam nieraz mignie, czy w przekazie wideo, czy może nawet na ulicy, to głowa konia jest symbolem marki Kodro. Znajdziecie Państwo na przykład na targach w Rosji są wystawiane te auta i najprawdopodobniej te duże skrzynie, które przylatują tymi samolotami, no to po prostu są części zamienne do aut, które Iran produkuje, uwaga, uwaga, w ilości 1 600 000 rocznie, to dane z 2018 roku. Dziś już może tego produkować więcej. Motoryzacja jest kołem zamachowym przemysłu irańskiego. W 2018 roku zajmowała 10% PKB Iranu. Produkują autobusy, produkują ciężarówki swoje, dość nowoczesne. Te samochody Kodro, proszę Państwa, automatyczne skrzynie biegów, oczywiście klimatyzacje, systemy LED-owe oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. To jest poważna gospodarka. My nie mamy takich aut. Nas naprawdę w tej chwili Iran już uważam poważnie i dogonił, i przegonił. Produkują swoje lokomotywy, no wszystko produkują, w Iranie wszystko jest irańskie, czego im zazdroszczę, mówiąc szczerze, ale no postawili na gospodarkę. Więc więcej faktów o Iranie, a mniej tych bajek, które nam tu próbują wcisnąć.
i będziemy wtedy mądrzejsi. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu i zapraszam na jutro.